Przepraszam. Pan mi pomoże wyjechać tym. Ja już sobie potem siądę i ja wyjadę. Tylko jakby mi pan wsadził to i tu tak Nie. Kompletnie pijany mężczyzna na parkingu jednego z katowickich hipermarketów prosił kierowców o pomoc w wycofaniu samochodu. Choć była to tylko policyjna prowokacja, to jej wyniki są alarmujące. Jak się okazuje, znalezienie chętnej do pomocy osoby nie sprawiło aktorowi żadnego problemu. To szczerze nie musiałem się specjalnie starać, tylko po prostu powiedziałem, że sprawa jest i wziął kluczyki i powiedział, że bez problemu pomoże. Aż 2 na 4 zaczepionych przez aktora udającego nietrzeźwego kierowców była gotowa pomóc. Ja wiedziałem, że widziałem go w takim stanie, że on sobie na pewno nie da rady. Wziąłem te kluczyki, trzymałem, natomiast... Zastanawiał się pan, co zrobić? No zastanawiałem, no każdy by się chyba zastanawiał. Pan próbował otworzyć drzwi. No myślę, że już nawet otworzyłem, natomiast nie wsiadłem, no to tak na moje usprawiedliwienie. Cały czas powtarzam, że nie zachowałem się tak, jakbym się chciał zachować, tak? Niepełnosprawne ruchy miał i tak przyjąłem do wiadomości, chciałem mu pomóc. Pierwsza taka sytuacja, w jakiej pierwszy raz w życiu. Pan się chyba nauczy, prawda, żeby jednak być bardziej rozważny. No będę teraz zwracał uwagę na takie rzeczy. Byli jednak i tacy, którzy zdecydowanie zareagowali na zagrożenie. Jesteś chory na coś? Nie. Będę jechał. Nie, bo jesteś pijany, nie będziesz. Ale no... Nie będę jechać. Pan wyglądał jak pod wpływem alkoholu i nie pozwoliłem mu dalej jechać, zabrałem mu klucze. No ale było was tutaj panów trzech, to tak... A drugi pan dzwonił już po policję, żeby to zgłosić. Nie miał pan żadnych wątpliwości? Nie. Znaczy spytałem, czy jest chory na coś, bo też może tak być, że jakiś tam się zasłabł czy coś, ale powiedział, że nie, że chce jechać, a było widać, że jest pod wpływem alkoholu. Bez sensu, że my wyjedziemy autem, a pan się rozbije tutaj za pierwszym zakrętem, tak? Zachowanie kierowców podczas prowokacji potwierdza wyniki policyjnej ankiety. W społeczeństwie nadal jest ciche przyzwolenie na wsiadanie za kółko po alkoholu. Z jednej strony akceptacji nie ma, a z drugiej strony, jak państwo zauważyli, że prawie 80% to w niektórych przypadkach stwierdzi, że pomogliby, by pojechali, tak jak to było, jeżeli mamy kogoś chorego, mam komuś, którego muszę pomóc, to wsiadłbym i podjechał. Mam nadzieję, że te osoby, które to nie miały tego na myśli. I jak gdyby, no z jednej strony, tak jak powiedziałem, jest to, że nie akceptujemy, ale są przypadki, że niestety jesteśmy chętni do pomocy. No i kolejny przykład, że bardzo dużo osób akceptuje jazdę po kilku godzinach po wypicie. Alkohol i samochód mogą stanowić śmiertelne połączenie. Tylko w ubiegłym roku na terenie województwa śląskiego pijani kierowcy doprowadzili do ponad 1200 wypadków i kolizji, w wyniku których zginęło 15 osób. Martyna Daczkowska, kanał 99.